Witajcie kochani, dzisiaj przyszedł czas na kolejny outfit of the week. I dzisiaj poniedziałek i co mam na sobie z biżuterii? Mam tylko kolczyki z Helenemu, chustę mam z Krupówek, sweter mam z Rizers, bluzkę mam z Orseja, spodnie mam z Berszki i buty mam z Primarka. I mam do was pytanie, ponieważ jak widzicie tu no uwaliły mi się. I powiedzcie mi, jak mogę je wyczyścić, bo jest całość. Włosy mam po prostu związane w kitkę. I to, moi drodzy, wszystko. Nagram wam jeszcze outfit, więc jak ja wyglądam ogólnie teraz na dworze, więc płaszczyk i tak dalej. I no to co, do jutra. Dzisiaj jest wtorek i co mam na sobie z biżuterii? Mam tylko naszyjnik ten z Apartu i takie zwykłe kryształki. Sweter mam z Reserve, jak widzicie, on jest tutaj z takim dużym kołnierzem. Z H&M-u. Już go rok temu kupiłam i to jest taki troszeczkę dłuższy i do tego mam takie leginsy, już wam pokazuję, takie jak widzicie właśnie tutaj z takimi wzorkami i one są z Kropa. Buty co wczoraj. Torebkę tam. Makijaż mam dosyć delikatny. Włosy mam rozpuszczone i to wszystko. Więc do jutra. Dzisiaj jest środa i co mam na sobie? W biżuterii mam tylko te kolczyki z Kapala. Włosy mam zebrane w kitkę, makijaż, jak widzicie, mam bardzo delikatny. Jest to, cały makijaż jest wykonany praktycznie tylko cieniem z Kobo, wypiekanym w kolorku Apricot Glow. Bardzo ładny kolor, naprawdę muszę wam powiedzieć, że bardzo mi się podoba. On ma takie, ma drobinki, ma złote drobinki. Nie wiem, czy to zobaczycie. I naprawdę bardzo fajnie wygląda. Okej, sweter mam z New Look'a, getry mam z Reserved i butki mam znowu te same, czyli z Primarka, brudne i straszne. Tak, sweterek mam za duży, ja pewnie zobaczycie, ale mi to nie przeszkadza i w ogóle też chciałam wam powiedzieć, że dużo osób mi pisze, że na przykład tunika strasznie skraca nogi, nie wygląda to tak ładnie, albo w wtorku. Miałam takie właśnie te leginsy z Kropa i zauważyłam, że strasznie moje nogi grubo wyglądają. Nie wiem dlaczego, bo tak na żywo tak nie wyglądają aż tak źle. Ale mi ogólnie to nie przeszkadza, czy że coś mi skraca nogi, czy deformuje sobie sylwetkę właśnie takimi sweterami wielkimi oversize, bo ja takie swetry uwielbiam. Mi to nie przeszkadza, ja znam swoją figurę, lubię siebie taką, jaką jestem i lubię siebie taką, jaka jestem. I no mi to osobiście nie przeszkadza i właśnie wydaje mi się, że to o to chodzi, tak? Więc już się pokazuję wam. Aha, no i ten sweter ma kołnierz, on jest takiego właśnie z, on jest chyba z wełny, ja nie wiem, ale jest bardzo cieplutki, chociaż jak widzicie prześwituje trochę. Jego noszę zawsze 3/4, ponieważ on jest na mnie za duży, jak już wam mówiłam, i jak mam na długi, no to jednak to tak ładnie nie wygląda. I one są teraz w New Look, jakbyście chciały, bo byłam w środę tydzień temu, równo tydzień temu właśnie byłam i go kupiłam. Byłam w teatrze, więc tak się prezentuje całość. Więc, aha, na paznokciach mam lakier z Vibo, to już wam pokazywałam. Zaraz wam powiem, jaki to jest kolorek. To jest Vibo 146. No i kolor. Więc co? Aha, nagrałam dla was właśnie strój z dworu dzisiaj, więc tak, możecie sobie zobaczyć. Mówiłam, że pokażę wam, jak wygląda mój strój na dworze, więc tak właśnie wygląda. Nauszniki mam z Orseja i jak widzicie, z takim misiem brązowym. Kołnierz z Primarka, płaszczyk z Reserved i te butki. Bo jak widzicie, one coraz gorzej wyglądają, muszę z nimi zrobić
Tylko no nie wiem, co napiszcie mi, co, co można z nimi zrobić. I, no i torebką zwykłą, tak się prezentuje całość. No i byłam tutaj właśnie w mieście i kupiłam sobie książkę, która wygląda tak. Jeżeli chcecie, to jak przeczytam ją, to mogę wam coś o niej powiedzieć. I jeszcze w Catrice jest nowa limitowanka. Też wam pokażę. Bo zakupiłam dwie rzeczy z niej. I to jest taki long lasting eyeshadow. I co to jest? Kredka do oczu w takim kolorze brązu metalicznego. A to jest w takim kolorku. To jest coś połączone srebro ze złotem. Jeżeli chcecie, to mogę wam nagrać jakiś filmik z tymi, to mi napiszcie. No dobra, to... Dzisiaj jest czwartek i na sobie mamy z biżuterii kolczyki takie malutkie z kapala i taki naszyjnik. Tutaj też mam właśnie takie perełki i on jest z FNF. Dalej na sobie mam sweterek Stiffy, zwykły tank top z Reserved, białe, jasne leggingsy, spodnie z Kapala i butki mam z CCC, torebkę tam co zawsze. Już wam się pokazuje. Tak się prezentuje całość. Makijaż, jak widzicie, jest bardzo delikatny i na włosach już wam pokazuję, włosy mam spięte w tego, tutaj w środku mam tego Donata z Londynu, którego kupiłam w Butsie. Troszeczkę to nie wyszło, ale po prostu jak się spieszyłam ze szkoły, że musiałam szybko lecieć. I co, paznokcie mam te same, to co, do jutra. Dzisiaj jest piątek i na sobie z biżuterii nie mam nic. Mam tylko tą chustę z Kerry. Bluzkę mam z Mark & Spencer, ale to jest, ale ogólnie ona jest kupiona w Lumpeksie. Buty mam z Kapala, spodnie, buty mam zawsze te same, czyli te z Primarka i je dosyć dobrze doczyściłam, nawet muszę wam pokazać. Jak widzicie, ona już w ogóle beznadziejna. No trochę jeszcze raz spróbuję i zobaczymy. I od razu przepraszam za wygnięcioną bluzkę, ale pognięto mi się w płaszczu. I jak właśnie widzicie, ona jest taka luźna, tylko duża. Ale jak widzicie, ja lubię taki styl. I no to, wyglądam to, to zawsze. Teraz nam się obrócę do torby. Więc kochani, Outfits of the Week dobiegł końca. Napiszcie mi, jak wam się podobają moje stylizacje. I to chyba wszystko. Buziaki i dziękuję za oglądanie.